Drodzy Państwo, proszę się zastanowić, jak często modliliście się o cud w takich błahych sytuacjach, ale także w sytuacjach niezwykle poważnych. Wtedy, kiedy słyszymy, że po ludzku nic już nie jesteśmy w stanie zrobić, to wtedy prosimy, Panie Boże, daj jakiś znak, spraw, niech stanie się cud. Ten cud się dzieje, te małe, te duże. O takim jednym wyjątkowym, za przyczyną błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, dziś rozmawiać będę z siostrą Nullą. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Siostra Nulla ze wspólnoty sióstr uczennic Krzyża. Siostro, krzyż to miłość? Tak, krzyż to miłość. Dlaczego? Przecież krzyż to cierpienie, przecież krzyż to taki trud, którego wcale na co dzień nie chcemy przejmować. Ale dobrowolnie podjęte, trudność, to co nas przekracza, to co jest miłością, to wtedy to jest miłość ukrzyżowana. Tak. A miłość? Miłość to życie, to wszystko? Miłość to jest to, za czym tęsknimy, każdy z nas. To jest chyba najgłębsza tęsknota naszego serca. Siostro, często jest też tak, że ci młodzi ludzie różnie pojmują tę miłość. Że miłość to zakochanie, że miłość to fascynacja. A to pojęcie takiej prawdziwej, głębokiej, takiej szczerej miłości. No miłość to z pewnością nie uczucie, a chyba w większości jednak sytuacji tak się zatrzymujemy na tym, co nie kosztuje, co jest przyjemne, ale tak naprawdę ta prawdziwa miłość zawsze kosztuje jakichś wyrzeczeń, nawet w relacjach takich międzyludzkich. A w relacji człowiek-Bóg? Skąd wiemy, że Pan Bóg nas kocha? Zasadniczo ja tego doświadczam na co dzień, po prostu we wszystkim, co mnie spotyka. I nawet kiedy trudno jest mi coś przyjąć z Jego ręki, bo ten pocałunek boli, to staram się tak patrzeć dalej, że Bóg wie, co dla mnie dobre i że skoro to jest od Niego, to proszę, żeby mi dał łaskę, żebym umiała to przyjąć. Skoro o miłości, czas to miłość? Z pewnością czas to miłość. To są słowa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 12 września 2021 roku mówimy, że to błogosławiony, ale żeby błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński stał się błogosławionym, to trzeba było tego czegoś, trzeba było cudu. I to jest cud, o którym dziś chciałabym z siostrą porozmawiać. Taki cud wyjątkowy, jak każdy cud oczywiście, ale ten cud, który siostry dotknął w bardzo namacalny sposób. Rzeczywiście dostąpiłam tej łaski uzdrowienia za jego przyczyną. Dzięki modlitwie przede wszystkim moich sióstr ze wspólnoty uczennic Krzyża. To jest spójne, ponieważ my z duchowości, realizując duchowość wspólnoty, w oddawaniu życia, wszystkiego, co nas stanowi, modlitwy, ofiary za tych, którzy są daleko od Boga. W realizacji tego charyzmatu czerpiemy właśnie z duchowości prymasa Wyszyńskiego i stąd to uciekanie się do Niego. Ale zawsze tak, siostro, było, że wtedy, kiedy siostra trafiła do zgromadzenia, bo za chwilę zapytam, jak wyglądała ta droga powołania, to ten moment, kiedy siostra jest w zgromadzeniu, to jest także ten moment, że siostry wiedzą, że to wstawiennictwo obecnie błogosławionego już kardynała Stefana Wyszyńskiego będzie stanowiło trochę, powiedziałabym, taki trzon samej wspólnoty. Tak, Pan Bóg w ogóle pisze historię Kościoła przez historię ludzi. I teraz widzimy bardzo mocno, że w tę historię Kościoła wpisał konkretnie naszą wspólnotę i to wydarzenie, tą pieczęć Boga, jak nam się wydaje. Jak pięknie opisana, pieczęć Boga. Siostro, zaczynamy od samego początku. Jaka była, siostry, relacja z Panem Bogiem? Jakie były początki? Wyrosłam z tradycyjnie religijnej rodziny, więc modlitwa była obecna na co dzień. No, codziennie widziałam rodziców klękających do pacierza, nawet teraz do sędziwych lat. Kiedy nie mieli czasem sił uklęknąć, to widziałam ich codziennie, po prostu takich. Więc czerpałam z tego i taki wzorzec, chciałam jakby taki model rodziny, małżeństwa przenieść we własne życie. I to było coś jedynego, co brałam pod uwagę jako taka nastolatka. Po prostu ja wiem, że chcę założyć rodzinę. Widziałam, jak wiele to konfliktów
pomaga rozwiązywać jakichś trudnych sytuacji w rodzinie, że jednak no, Bóg tam swoje przeprowadzał. I dopiero stykając się ze wspólnotą sióstr uczennic krzyża, wtedy jeszcze z kandydatkami do tej wspólnoty, które prowadziły w mojej rodzinnej miejscowości rekolekcje, ja usłyszałam, że o powołanie trzeba się modlić. A ile siostra miała wtedy lat? Kiedy spotkałam po raz pierwszy, 18. Ale jakby to był taki moment po trzeciej klasie szkoły średniej, że mnie to zastanowiło, że przecież ja wiem, co ja chcę w życiu robić, a tu się modlić o to, żeby Pan Bóg mi pokazał, jaka jest droga. I wtedy uchwyciłam się różańca i zaczęłam się codziennie modlić o to, żeby Bóg pokazał mi, jaka jest moja droga, i długo nie musiałam czekać. Ale siostro, w takim razie, jeżeli chwyta siostra za różaniec i modli się siostra o to rozeznanie swojego powołania, to czy w 100% jest siostra gotowa na Boży plan? Bo początkowo miał być mąż, miały być dzieci, miała być rodzina. No, powiem tak, modliłam się chyba nie wiedząc o co i ile mnie to będzie kosztowało. Ponieważ no, Bóg już wtedy czynił cuda. Ja mam wiele cudów w swoim życiu, przynajmniej tak na życie patrzę. W mojej rodzinnej parafii nigdy nie było sióstr zakonnych. To są ziemie zachodnie, czyli te odzyskane po wojnie. Natomiast jak zaczęłam się modlić o to, żebym wiedziała, co w życiu robić, do czego Pan Bóg mnie zaprasza, po kilku miesiącach dowiedziałam się od księdza z mojej parafii, że te siostry, które spotkałam, te dziewczęta, które poznałam w wakacje, przychodzą zamieszkać w opuszczonej starej plebanii i tam rozpoczynają swój nowicjat. To wtedy ta modlitwa była już no, taką modlitwą z dreszczem, że jednak Pan Bóg odpowiada jakoś tak na moje pragnienia, bo ja wiedziałam, że one gdzieś mieszkają w Szczecinie, nie miałam do nich adresu, telefonu, nic poza tym, więc... Uśmiechnęła się siostra wtedy na taką wiadomość, że te siostry będą na wyciągnięcie ręki, że tak, ta wspólnota będzie dosłownie tuż obok. Ucieszyłam się z tej wiadomości, choć jednocześnie troszkę się jej przelękłam, nie ukrywam, bo wtedy do mnie doszło takie pytanie, czy jestem w stanie zostawić to, co mam. To, co mam i tych, których mam, bo ja wyrastam z takiego domu raczej skromnego, więc nie wiem, jak to się udało rodzicom, ale zaszczepili pomiędzy nami takie duże więzy miłości. I najtrudniej było mi opuścić jednak dom rodzinny. Kiedy pomyślałam, że jeśli się zdecyduję na życie we wspólnocie, więc na pewno będzie taki etap, że muszę rzeczywiście zostawić wszystko i wszystkich, których kocham, żeby pójść za Bogiem. A jak rodzice zareagowali? Co powiedziała mama? No, to była trudna sytuacja, bo ja myślałam, że wszyscy się ucieszą tą wiadomością. Ale ponieważ trochę byłam szalona, lubiłam modnie się ubrać, dyskoteki chyba żadne się bez mnie nie odbyły, to jakby nie przystawałam w ich mniemaniu do tego życia. I chyba się przestraszyli troszeczkę, że to jest jakiś mój kolejny szalony pomysł na życie, nie wiadomo skąd. Tak naprawdę tylko moja mama stanęła po mojej stronie. Mam jeszcze 3 siostry, wszystkie 3 są ode mnie starsze. I jakby wszystko obróciło się przeciw mnie. Tak po ludzku, ale po Bożemu to też było potrzebne. Walczyła siostra? Walczyłam mocno, chociaż to było takie rozdarcie serca. Ponieważ chciałam iść za Bogiem, i chciałam, żeby dalej nie stracić rodziny. I można powiedzieć, że początkowy etap był stratą. Taką dość mocną właśnie w relacjach. A uważa siostra, że to była taka próba też dla siostry, że ta tęsknota za rodziną, za najbliższymi, za tatą, za siostrami, za tym życiem, które siostra zostawiła, to była taka próba, czy siostra wytrzyma przez kolejne lata? Ja bym powiedziała, że pomogła mi przeżyć ten czas Ewangelia. Ja ją zupełnie inaczej słyszałam. I kiedyś nawet przyszłam na mszę świętą i słyszałam o tym 100-kroć więcej, że trzeba zostawić ojca, matkę i że tą obietnicę Jezusa. I wtedy pomyślałam, że to chyba jest to, ale nie wiedziałam, że to tyle kosztuje. I później odnalazłam to 100-kroć więcej właśnie we wspólnocie, ale też poza nią, w ludziach, którzy mi towarzyszyli podczas choroby, nie związanych więzami krwi, ale bliskimi.
przechodzimy, siostro, teraz do tego trudnego momentu, czyli do choroby, bo wielokrotnie czytając wywiady z siostrą, słuchając rozmów, przewija się to, że siostry wspólnota bardzo, ale to bardzo siostrę wspierała, że stanęła murem modlitewnym za siostrą, to ja zapytam o początek choroby. Ile siostra wtedy ma lat i który to jest rok? Miałam 19 lat, kiedy wstąpiłam do wspólnoty i pierwsze symptomy choroby bardzo zbagatelizowałam. Jakie były te pierwsze symptomy? To był widoczny na szyi podskórny guzek. Ja go zobaczyłam we własnym domu rodzinnym, kiedy już byłam przyjęta do wspólnoty. To były początki, jak wspomniałam, więc była możliwość, że odbywałyśmy też taki postulat domowy. Czyli ja cały tydzień byłam w domu, a na weekendy przychodziłam do siostry. Nie miałam wielkiej trudności, bo było blisko. Więc wtedy wchodziłam w ich życie modlitwy, w rytm i kończyłam klasę czwartą szkoły średniej. Natomiast właśnie tak się zdarzyło, że ja przymierzałam sukienkę postulacką, przeszczęśliwa w domu. I wtedy zauważyłam ten moment i zapytałam mamę, czy ona też ma coś takiego. To był pierwszy moment taki. Mama nie skupiła się na tym guzku, tylko rozpłakała się, pytając, i w tej sukience będziesz całe życie szczęśliwa. I tak to zostało na 2 lata, można powiedzieć, odłożone. I dopiero kiedy bardziej, nie z powodu dolegliwości, ale jakby zewnętrzne symptomy były widoczne, nawet nie przeze mnie, ale wiele osób mnie pytało, dlaczego mam przekrzywioną głowę, czy nie jestem chora, czy coś mi nie jest, czy nie mam chorej tarczycy, bo więc dla świętego spokoju tak naprawdę zgłosiłam się na badania, ale to już było troszkę późno. Jaką diagnozę siostra usłyszała? Pierwsze to chora tarczyca, bo to były lata, kiedy choremu nie mówiło się o diagnozie nowotworowej. Zadziwiało mnie natomiast to, że wobec tej sytuacji chorobowej sporo się dzieje. Ponieważ jako postulantka wtedy mieszkałam i pracowałam w kurii biskupiej w Szczecinie, to lekarze myśleli, że moim przełożonym jest biskup i nawet jego poprosili na rozmowę właśnie zapytując, dlaczego tak późno i tak dalej. I ja myślę, dlaczego jest tyle szumu? No, chora tarczyca to przecież jest jakieś wyjście, operacja i tak dalej, leczenie możliwe. I dopiero sama przeczytałam diagnozę, co dziś byłoby nie do pomyślenia, ponieważ w tym samym szpitalu miałam mieć operację i przekazano mi teczkę z dokumentacją, żebym przekazała ją na oddziale chirurgii. A ja, czekając na sanitariusza, który mnie karetką miał przewieźć do sąsiedniego budynku, zajrzałam ukradkiem i przeczytałam, że jest to nowotwór złośliwy tarczycy i że zaatakowane są już węzły chłonne szyi. Nogi się pod siostrą ugięły? W pierwszym momencie to tak i byłam przekonana, że nikt o tym nie wie. Nie było wtedy jeszcze komórek, więc z takiego automatu telefonicznego na korytarzu zadzwoniłam do moich współsióstr i mówię, słuchajcie, ja mam raka. I z drugiej strony pada pytanie, ale skąd to wiesz? No właśnie mam dokumenty. Siostry już wiedziały? Okazało się później, że wiedziały, chociaż do końca utrzymywały jakby mnie przy tym, że też są zaskoczone. Zostaje siostra przyjęta na oddział. I co dalej się dzieje? Odbyła się operacja. Później zostałam jakby skierowana przy wypisie z takim zaleceniem do dalszego kontaktu, a raczej leczenia w szpitalu onkologicznym w Szczecinie, bo tam właśnie wówczas mieszkałam, i z zaleceniem konsultacji w Instytucie Onkologii w Gliwicach. I tak posłusznie to podjęłam, więc... Ale siostro, jakie były rokowania? Co siostra usłyszała już po samej operacji? Jakby w tym pierwszym momencie to nie rozmawiano ze mną zbyt wiele, więc jakby ja sama tak pomyślałam, że się lepiej czuję, no chociaż wiadomo, jak to się czuje człowiek po operacji, usunięciu i węzłów chłonnych i tarczycy. Potrzeba czasu, żeby dojść do siebie. Raczej słyszałam wokół siebie, także później w tym kolejnym leczeniu, że
no powinna siostra być poparzona na przykład przy naświetlaniach, a w ogóle nie ma zmian. No już ludzie w tym momencie nie mogą, czy sprawia im trudności przełykanie. Jakby zadziwiali się od początku procesem, który powinien się dokonać, a się nie dokonuje, ten zewnętrzny, zły, jakby nie miałam takich ubocznych skutków. Więc byłam taka dobrej myśli. A co dzieje się później, siostro? Jak wygląda choroba? Później sytuacja na tyle została opanowana. Podano mi dawkę jodu radioaktywnego w Instytucie Onkologii w Gliwicach, że mogłam rozpocząć drugi etap formacji życia zakonnego, wciąż początkowy, ale przygotowujący już do złożenia pierwszych ślubów. To jest nowicjat. I rozpoczęłam 26 sierpnia 1988 roku. Nowicjat, przeszczęśliwa, że mogę. Natomiast 3 miesiące później, no już złe samopoczucie, nawet takie na tyle dokuczliwe, że musiałyśmy szukać pomocy jeszcze w Szczecinie, ponieważ wizyta w Instytucie Onkologii w Gliwicach była odległa. Koniec stycznia 1989 roku. To niby miesiąc czasu, ale wydawało się, że nie dam rady tego przetrzymać. Trudności z oddychaniem, z przejmowaniem posiłków, ze spaniem. Zasadniczo w nocy siedziałam w pozycji siedzącej, tylko mogłam zasypiać. Kto się siostrą wtedy opiekował? Cały czas siostry okazywały mi wiele serca. Siostra czuła, że modlą się i proszą o łaskę zdrowia dla siostry? Wtedy prosiły siostry Boga o umocnienie w chorobie i też czyniły to przez wstawiennictwo kardynała Wyszyńskiego, bo to była codzienna nasza modlitwa. Ale później, kiedy stan właśnie się pogorszył, kiedy zdiagnozowano, że jest wznowa choroby, przerzut do samego gardła, guz był widoczny przy otwarciu ust, zmiany były na płucach, żebrach, na mostku, więc nasza założycielka, siostra Chrystiana Mickiewicz, miała taką wewnętrzną intuicję, żeby szturmować niebo nowenną o cud uzdrowienia właśnie za przyczyną kardynała Wyszyńskiego. Nowenna, jak wiemy, trwa 9 dni, ale ta intensyfikacja modlitwy była tak potężna, że siostry podjęły ją każdego dnia 9 razy. Odmawiały z rękoma rozłożonymi w krzyż, prosząc o cud, i o tym wiedziałam. Siostra, wtedy, kiedy siostra czuje się bardzo źle, wtedy, kiedy tak naprawdę każdy oddech sprawia siostrze trud i cierpienie, przybywa siostra w szpitalu, prawda? Tak, od początku stycznia 1989 roku, jak zaczęłyśmy szukać pomocy u lekarzy, znalazłam się w szpitalu klinicznym na otolaryngologii. Tam potwierdzono właśnie tę wznowę choroby. I przerzuty. I przerzuty, i rozmowa z panem profesorem, który jakby mówił o możliwości operacji, ale jednocześnie no mówił prawdę, że mogę jej nie przeżyć i jest duże prawdopodobieństwo, że nie przeżyję operacji. Bez operacji prognozował maksymalnie 3 miesiące życia. Natomiast gdyby ona się powiodła, to i tak przedłużyłaby mi najprawdopodobniej na kilka miesięcy życie. A sytuacja była na tyle jeszcze trudna, że miałabym takie trwałe okaleczenie, bo miałam mieć przeciętą szczękę, usuniętą część podniebienia i wstawioną tracheotomię. Więc to wszystko było bardzo trudne. Co takiego się dzieje, że teraz możemy tutaj siedzieć i rozmawiać? No stał się cud. Stał się cud. Jak do niego dochodzi? Jaki to jest moment? No cały czas trwa modlitwa, bo to jest też to takie jest kluczowe. To jest tak, szturm do nieba. Jeszcze wrócę może do tych diagnoz lekarskich i do rozmów z siostrami, bo dla mnie to jest istotne i to jest coś, co przeniosło mnie przez ten czas. Mianowicie lekarze mówili mi o bliskiej śmierci, a moje współsiostry nie pocieszały mnie tanimi obietnicami, tylko... Czy będzie dobrze? Tak, nie mówiły o tym, że będzie Zobaczysz, dobrze. Zobaczysz, wyzdrowiejesz jeszcze jakoś. Tylko żebym przyjęła to, co Bóg chce i żebym nie zmarnowała żadnej okazji do ofiary. Bała się siostra? Bałam się mocno i chciałam żyć. I
można powiedzieć, że jakoś nie dowierzałam, że naprawdę to tak szybko to życie ma się skończyć, kiedy we mnie tyle pragnień życia dla Boga. Wszystko inaczej niż pragnęłam. A padło to pytanie, dlaczego ja? I po co to wszystko? Tak wprost nie, nawet tak wewnętrznie, kiedy zostawałam sama, nie? Bo są takie momenty, że zawsze ktoś jest przy nas, albo często, ale jednak w gruncie rzeczy ta samotność jest wpisana w nasze życie, w nasze powołanie, myślę, że jakoś szczególnie. Więc nawet kiedy zostawałam ja i Bóg, to nie miałam pretensji do Boga, że tak. Jakby wewnętrznie, naprawdę to była łaska, bo ja wewnętrznie godziłam się na śmierć, choć tak jak wspominam, bardzo pragnęłam żyć. Siostro, przychodzi taka kryzysowa noc i lekarze też nie ukrywają, że nie wiadomo, czy przyjdzie siostrze powitać następny dzień. Ja z perspektywy czasu wszystko inaczej to widzę, ponieważ tej wiadomości też osobiście nie miałam od lekarzy. Miała ją moja współsiostra, która mi towarzyszyła. I co usłyszała od lekarza? Że najprawdopodobniej tej nocy nie przeżyję, że ta noc będzie decydująca. Więc zatelefonowała do współsióstr, do wspólnoty. Poinformowała o tym stanie zagrożenia życia bardzo realnego, a raczej o jego końcu. Siostry powiadomiły moją rodzinę, zaczęły szyć mi habit do trumny, bo choć byłam dopiero 4 miesiące w nowicjacie. Młodziutka kobieta, dziewczyna. 21 lat miałam wtedy. To przed wyjazdem do Instytutu Onkologii w Gliwicach złożyłam śluby na wypadek śmierci, bo prawo kanoniczne taką możliwość daje i ja na ręce naszej założycielki w obecności księdza biskupa Stanisława Stefanka, był wówczas biskupem pomocniczym diecezji kurii biskupiej Szczecinie, takie śluby złożyłam. Przychodzi noc i? Przychodzi noc i mimo, że w dacie odległa, to pamiętam ją, jakby to się wydarzyło kilka godzin temu. Ponieważ no, to była męka. Mianowicie najprawdopodobniej nastąpił obrzęk guza. Wystąpił krwotok, który jeszcze potęgował duszenie. Myślę, że stres i lęk robił też swoje. Więc miałam takie odczucie, jakby każdy oddech był tym ostatnim. I wewnętrznie już nawet nie wołałam Boga, nie prosiłam o cud. Pamiętam, że było tylko we mnie jedno pragnienie, żeby umrzeć wśród sióstr. Przyjęła siostra ten krzyż? Przyjęłam. On przychodził, on po prostu był ze mną. Więc jakby jest taki moment, to był taki moment, kiedy czułam takie mocne przytulenie Boga, że po prostu On wychodzi mi naprzeciw. I na pewno nie było we mnie wtedy buntu ani żalu, tylko że to jest ten moment. Taki moment przełomowy. I w życiu, i myślę, że w sercu też. Tak. A nad ranem, nie wiadomo skąd, nieoczekiwanie przyszła ulga. Zaczęłam już lepiej oddychać, lepiej się czuć. I kiedy moja współsiostra przyszła do szpitala, to lekarz powiedział, że cud już się stał. I po 6 dniach od tego wydarzenia zostałam wypisana do domu. A razem były to 3 miesiące w szpitalu. Siostro, a co znalazło się w opisie? W opisie końcowym? Tak. To znaczy, opisy były, prognozy były coraz bardziej optymistyczne. To nie było tak, że z dnia na dzień ten guz znikł, ale ta częstotliwość moich wizyt w Instytucie Onkologii była taka co 2-3 tygodnie. I za każdym razem było po prostu dziecko, cud już się stał, na kolanach do Częstochowy, to mówili lekarze. To mówili lekarze? Tak, nie tylko w mojej obecności, ale moim współsiostrom nawet im mówili więcej, że przyjęli mnie na oddział, bo byłam młoda, żebym się psychicznie nie załamała. Bo prognozy i stan zaawansowania choroby był na tyle duży, że nie rokowali w ogóle możliwości wyleczenia. Siostro, gardło, tarczyca, płuca, żebra. Gdzieś nie ma śladu po niczym. Oczywiście wiele komisji lekarskich badało to, bo to, że ktoś orzeka, że jest to cud i w takim przekonaniu my żyłyśmy,
to jeszcze nie jest wystarczające, żeby o tym mówić jako o cudownym wydarzeniu. Ale muszę siostrę jeszcze dopytać o ten moment, kiedy jeszcze siostra przebywa w szpitalu. Czy jest więcej wizyt lekarskich przy łóżku siostry i każdy się zastanawia, co takiego się wydarzyło, że siostra się lepiej czuje? Nie, wtedy ten oddział był bardzo mały, oddział izotopów w Gliwicach. Tam pracowało tylko dwóch lekarzy, więc jakby oni zawsze byli, no tak trudno mówić o szpitalu jako domu, ale trochę tak się tam poczułam i oni tak mnie traktowali, jak trochę takie dziecko z oddziału. Więc dużo serdeczności, miłości, ale jakby ja z perspektywy czasu się tak dowiadywałam, nie? Że to tak wszyscy są zadziwieni. Ja tak też byłam tym zadziwiona, ale jeszcze na tamtym etapie, owszem, mówiłyśmy o tym też, że to jest cud, że żyje, ale jakby takich zwrotnych informacji, czy jakiegoś większego jeszcze zainteresowania to nie było, bo nawet nie było więcej tych osób, żeby mogło się tym zadziwiać. Być może w rozmowach takich poza mną. Ta siostra wiedziała, że to za przyczyną kardynała Stefana Wyszyńskiego? Ja byłam pewna. Byłam pewna. To teraz musimy połączyć te wydarzenia z rokiem 2021, 12 września, beatyfikacja. Jak to się dzieje, że... Że tak długo. Że tak długo. No, Boże młyny mielą powoli. My to się prawda? Tak współcześnie tak przyzwyczailiśmy, że tak. Wszystko jest szybko. Jak się to mówi teraz, instant, natychmiast. Ale czas to miłość. Czas to miłość i był on potrzebny. Ponieważ choroby onkologiczne nie mogą być brane pod uwagę tak rok, dwa, pięć. Ile czasu musi minąć? Nigdy tak o to nie dopytywałam, ale myślę, że minimum 10 lat. Tak kiedyś słyszałam, ponieważ mają tendencję wznowy, nawet w późniejszym czasie. Więc to, że my nie wiedziałyśmy, jak to zrobić, cieszyłyśmy się wydarzeniem, opowiadałyśmy o nim w tej krótkiej historii wspólnoty, też przekazywałyśmy następnym dziewczętom, jak przychodziły do wspólnoty, jako taki właśnie znak Bożego działania i obecności prymasa w naszym życiu. Natomiast nie bardzo wiedziałyśmy, jak to zrobić. Owszem, ksiądz biskup majdański, biskup szczecińsko-kamieński mobilizował zarówno moich przełożonych, jak i mnie, do tego, że umiałyśmy prosić, nie umiemy dziękować prymasowi. I żebym poprosiła o taki dokument, że skoro mówią, że to jest cud, no żebym taki dokument miała i przedstawiła go w odpowiednich komisjach. Dokładnie dokument lekarski, tak. Takie wypisy, ale także informacje dotyczące tego, jak przebiegała choroba i co później się z nią stało. Tak powinno być, ale ja wtedy zrozumiałam, że mam poprosić właśnie lekarzy, by napisali to, o czym mówią. Ja się zupełnie na procedurach nie znałam, więc proszę sobie wyobrazić, że na jednej z wizyt, kiedy pojechałam, powiedziałam, że my jako wspólnota wierzymy, że jest to cud za przyczyną kardynała Wyszyńskiego. I skoro pan doktor jeden, drugi mówi o tym wydarzeniu w taki sposób, to czy mogłabym poprosić o taki dokument, że jest to cud? Wówczas usłyszałam odpowiedzi, no ale my nie jesteśmy od orzekania cudu. Nie cofamy swojego zdania, ale jakby takiego dokumentu nie możemy wydać. Ja się jeszcze podparłam oczywiście prośbą księdza biskupa, no ale nie bardzo wiedziałam, co z tym zrobić, więc wróciłam. I tylko poinformowałam, że lekarze no, nie dadzą na piśmie tego, o czym mówią, choć podkreślali, że nie cofają swojego zdania. Ale i w siostrach, w siostrze i w siostrach była pewność. Była pewność na tyle, że myśmy tak to szeroko o tym mówiły. Niektórzy żartobliwie na mnie nawet po wielu, wielu latach mówili: o, witam cudowną siostrę. O, tak powinnam siostrę dzisiaj przedstawić, rozpoczynając tę rozmowę. Siostro, ale w końcu te dokumenty siostra otrzymuje. W końcu są informacje i ze szpitala, w którym siostra leżała. Znajduje siostra także w międzyczasie pana profesora, który, no, który też wiedział o siostry chorobie, no i wiedział oczywiście także o rokowaniach. I te dokumenty są składane. I co się później dzieje?
Troszeczkę tutaj skoryguję, ponieważ tak naprawdę my byśmy dalej zostawiły tą sprawę taka dla nas. Cud dla nas jest po prostu. Cud, tak. Ale Pan Bóg znalazł, znów mnie znalazł, znów nas znalazł. Byłyśmy na takim etapie jako wspólnota przeredagowywania naszej konstytucji. To jest takie najistotniejsze prawo, czym mamy żyć. I lata weryfikują pewne rzeczy w realizacji, w sposobie charyzmatu życia naszego. Coś wyszło, coś jest inaczej, zmieniają się czasy. I miałyśmy taki etap we wspólnocie, że musiałyśmy to nasze prawo skonsultować też z prawnikiem prawa kanonicznego, a był nim ojciec Gabriel Bartoszewski, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego. I oczywiście, kiedy moje współsiostry przełożone i odpowiedzialne jakoś za tą redakcję konstytucji już w takim wąskim gronie spotkały się z ojcem, to generalnie rozmawiały, przedmiotem rozmowy były konstytucje. A nie cud. A nie cud. Natomiast na ostatnim spotkaniu, kiedy już wychodziły siostry ze spotkania od ojca, jedna z sióstr zapytała o sprawę beatyfikacji prymasa Wyszyńskiego, na jakim jest etapie, są te prace wstępne. Więc ojciec powiedział, że niektórym się wydaje, że być może za długo to wszystko trwa, ale jednak to jest taka postać i trzeba to dokładnie badać, analizować, wiele przemówień, jego dziedzictwo całe. No ale nie ma, dodał, co się śpieszyć, ponieważ i tak nie ma cudu. A nasza założycielka, obecna wówczas przy spotkaniu, mówi, ale jak nie ma cudu, my mamy cud. Przecież nasza siostra Nulla jest uzdrowiona cudownie za przyczyną prymasa. No i wówczas wywiązała się rozmowa. Siostry opowiedziały, na ile pamiętały, no nie w szczegółach wydarzenia, ale sam ten moment modlitwy kilkutygodniowej jednak za jego przyczyną, tej nowenny. I wtedy padła prośba o udostępnienie dokumentacji medycznej. Ojciec o tym napisał do mnie w pierwszym mailu. Wydawałoby się, nie trzymajmy się dat, ale ta data nie była obojętna. To był 28 maja 2011 roku, a to była rocznica śmierci prymasa Wyszyńskiego. I jeśli powiem, że to jest znowu cud, to nie wiem, czy nasi słuchacze wezmą mnie na poważnie. Siostro, jak siostra myśli? Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, kto może go prosić o pomoc, o wstawiennictwo? W jakich sytuacjach powinniśmy zwracać się do niego i tak trochę go męczyć po prostu swoimi prośbami? No, mamy to szczęście w Kościele katolickim, że Kościół nam stawia takie osoby świętych, błogosławionych za wzór po prostu. I teraz Kościół nam postawił dwie kolejne takie osoby. Matkę Elżbietę Czacką i kardynała Stefana Wyszyńskiego. I jak widzimy, nie usunął Bóg z ich drogi przeszkód. Więc dla mnie jest taka nadzieja, że ta świętość jest możliwa. Nawet wtedy, kiedy idziemy przez życie w cierpieniu. Więc nie ograniczałabym ani Pana Boga, ani błogosławionych w ich takim rozsiewaniu łask. Wszyscy możemy ich prosić, bo to wiara czyni cuda. Siostro, ja bardzo dziękuję za to spotkanie, za to świadectwo. I może początkowo powinnam siostrę właśnie tak przedstawić, jak teraz pożegnam. Cudowna siostra Nulla. Bardzo, bardzo dziękuję, siostro. Dziękuję serdecznie. To jest cud.